Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Mimo, że aktualnie mamy w piłce nożnej sezon ogórkowy i nie będzie na przykład typowań weekendowych na moim kanale, bo nie znam się na niczym innym niż na europejskiej piłce nożnej, nie oznacza to, że nie będzie kuponów widzów, właśnie kuponów nadesłanych przez was. Będą takie odcinki właśnie przez okres wakacji i dodatkowo będą konkursy takie jak ten związany z Mistrzostwami Europy U21, także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj, bo będą konkursy, w których można wygrać albo nagrody pieniężne, albo nagrody rzeczowe, także serdecznie zapraszam do subskrypcji. A dzisiaj lecimy już z pierwszym kuponem nadesłanym przez Adriana. Jest to kupon sprzed kilku miesięcy, ale warty uwagi. 11 zdarzeń, stawka 62 zł, do wygrania było nieco ponad 22 tysiące. Wchodzi 10 zdarzeń, czyli można by ten kupon podesłać na fanpage 1MF i nie wszedł. Nie wchodzi Irlandia, jakby nie patrzeć, po najwyższym kursie na kuponie, bo aż 2,50, no jednak nie zmienia to faktu, że nie wszedł jeden mecz i 22 tysiące przeszły koło nosa. Także bardzo mi przykro, Adrian, ale na pewno kiedyś uda ci się ustrzelić taką taśmę. Drugi nadesłany kupon to kupon Kamila. Tutaj jeszcze lepsza taśma, po 13 zdarzeń, ale nie wchodzą dwa zdarzenia. Indie po kursie 1,37, no i Chiny po kursie 1,25, czyli jak widzicie, małe kursy też czasem zawodzą. Oba te mecze to hokej na trawie, także no ciekawa dyscyplina, nigdy nie obstawiałem hokeja na trawie. Kamil, za ciebie też trzymam kciuki, na pewno taka taśma kiedyś wejdzie i jeszcze będziesz się cieszył. Trzeci podesłany kupon w dzisiejszym odcinku to kupon Wojtka. Dwa zdarzenia, stówka wkładu, 211 zł wygranej, czyli ponad 100 zł profitu. Całkiem sympatyczny, jak widzicie, niedawny kupon, bo Włosi z Mistrzostw U21 i Liga Finlandzka. Także fajne dwa zdarzenia, fajna stówka do przodu. No i lecimy dalej. Drugi kupon też jest pod... oczywiście kupon Wojtka, czwarty w tym odcinku. 50 zł wkładu, 3 zdarzenia, 148 zł zysku, czyli prawie stówka profitu. Oczywiście przybijam ci ogromną pionę, Wojtek, i oby więcej takich kuponów, oby jak najwięcej ogrywać bookmachera, bo o to w tym wszystkim chodzi. Na zakończenie dzisiejszego odcinka kupon podesłany przez ESA. 4 zdarzenia, bardzo fajny rozpis. Jak widzicie, sympatyczne kursy 2,20, 2,10, 2,30 i aż 3,85. Wszystkie zdarzenia z tego rozpisu są trafione, czyli wchodzi nam pełny rozpis. Wszystkie kombinacje na zielono z 25 zł. 1022 zł zysku, czyli prawie 1000 zł zysku, jedynie 25 zł wkładu, 40 tutaj wynosił nam kurs całkowity. Naprawdę fajne, wymyślne zdarzenia z mega fajnymi kursami i takie kupony właśnie najbardziej szanuję. Nieco ryzyka, stawka nie za duża, no ale jak już wchodzi, to od razu 1000 profitu. Oczywiście wszystkim gratuluję, wszystkim, którzy ogrywają bookmachera, wszystkim, którzy próbują ograć bookmachera, trzeba z tym walczyć i ogrywać go jak najwięcej. Oczywiście zapraszam do wysyłania kuponów na mój fanpage, bo te odcinki będą teraz dosyć często się pojawiały. Zapraszam też do mojej grupy dyskusyjnej na Facebooku. Tam możecie się wypowiadać na temat bookmacherki sportu. Wszyscy możemy sobie pogadać. Tam jest ponad prawie 300 członków, także naprawdę solidna armia nam się stworzyła. Link do mojej grupy i do mojego fanpage'a, gdzie możecie wysyłać kupony do następnego odcinka, znajdziecie w opisie filmu na dole. Także serdecznie was tam zapraszam. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału, bo na pewno będą konkursy, w których warto wziąć udział, bo będzie można coś fajnego wygrać. Tymczasem trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony. Trzymajcie się mordy. Na razie.